Cześć! Z tej strony Kraduna z Ziowego Zakątka. Dzisiaj... Jeszcze raz. A, moja grzywka wkurza mnie. Cześć! Z tej strony Kraduna z Ziowego Zakątka. Dzisiaj będziemy robić drugi rodzaj syropu z mniszka, trochę inną metodą. Jest to taka metoda, którą wyczytałam w książce profesora Ożarowskiego. To taki profesor, który zwłaszcza w latach 80., już teraz nieżyjący, bardzo mocno propagował ziołolecznictwo i napisał sporo książek poświęconych właśnie zielarstwu dla lekarzy, dla farmaceutów itd., albo też były to książki pod jego redakcją. I ten rodzaj preparacji jest taki dużo mniej dokładny niż gliceryt, jest taki, powiedzmy sobie, trochę potoczny, mniej aptekarski, ale nie jest to aż tak ważne, ponieważ akurat w preparacji ziołowej moim zdaniem bardziej się liczy jakość tych ziół, jakość tego surowca, niż jakaś taka aptekarska precyzja, bo przynajmniej z takich popularnych ziół nie są to rzeczy, które mogą kogoś zabić, tak? Więc aż tak moim zdaniem nie trzeba dokładnie to opinować. To jest rodzaj syropu, do którego również wykorzystujemy płatki, obskubany mniszek, podobnie jak przy glicerycie. Słuchajcie, obskubujemy go z takiego samego powodu, ale ktoś może nie ogląda, to powiem. Przede wszystkim dlatego, że jest to jakby najczystsza część tego mniszka. Nie chcemy, żeby dostał się tutaj gorzki sok. Znaczy, może ktoś chce, to wtedy może być to gorzkie białe mleczko. I dodatkowo jeszcze to gorzkie białe mleczko nie jest skazane dla osób, które są uczulone na lateks. Więc też jakby tutaj Wam to daję pod rozwagę. No i co robimy? Wkładamy sobie te nasze płatki. Ważne jest, żeby ten słoiczek był porządnie wyczyszczony, wyparzony. Najlepiej, żeby schnął na powietrzu, wiecie. Po prostu, żeby to było bardzo czyste. I co jakiś czas przysypujemy sobie cukrem. Ja używam cukru brązowego. Czyli właściwie to będzie taki syrop, taki sok z mniszka, przygotowany na zimno. On będzie miał krótszą trwałość niż gliceryt, ponieważ gliceryt prawidłowo przygotowany i przechowywany to około rok, a ten sok w lodówce to około 4 miesięcy, co może oznaczać, że jak Wam będzie na zimę potrzebne, na zapalenia oskrzeli na przykład, to będziecie go chcieli przygotować z mniszka, który powtarza kwitnienie, czyli na przykład można znaleźć takie mniszki, wiecie, we wrześniu na przykład i tak dalej, ale warto wiedzieć, jak to się robi. Po prostu bierzemy, przekładamy cukrem, ja też daję mniej więcej tyle cukru, no tak, około, daję tyle cukru, co tego mlecza. Na samej górze daję również cukier i samo w sobie to się ma tak trochę zakisić, ale samo w sobie by się tak nie zrobiło, więc dodajemy tutaj jeszcze trochę wódki albo spirytusu, tak ja wiem, z łyżkę, dwie łyżki na słoik. W ogóle to ja żałuję strasznie, że pędzenie wódki nie jest legalne, zwłaszcza spirytusu, bo powiedzmy sobie, że dość dużo zużywam, a to jest droga zabawa. O, zalewamy, o, dam tak od serca, czyli będzie takie trochę syropowo-alkoholowe, ale to nic, więc generalnie to jest drugi sposób, taki też prosty, też nawiązujący do tradycji, w jaki można przygotować ten syrop z mniszka lekarskiego bez używania ciepła. Pamiętacie, że ja Wam to pokazuję po to, żebyście mieli alternatywną metodę, jeżeli chcecie przygotować coś bardziej leczniczego niż syrop cukrowy, który jest bardzo smaczny. Ja go uwielbiam i dla mnie musi być syrop cukrowy co roku, bo jest bardzo, bardzo smaczny do gofów, do lodów i tak dalej. Ale jeżeli ktoś chce się skupić na tej preparacji medycznej, to może rozważyć tę metodę, która jest prostszą metodą, bo to generalnie sobie będzie tam przez około 10 dni sobie leżeć i odciskać się tam będzie z tego sok. Bądź właśnie tą metodę glicerynową będziecie chcieli sobie rozważyć. Dostaniecie z tego mniej, bądźcie tego świadomi, że nie dostaniecie tak dużo tego syropu z mniszka z jednej i z drugiej metody, jak w przypadku robienia takiego syropu tradycyjnego, no bo wtedy dodajecie syrop cukrowy, dajecie mniszek i tak dalej, dostajecie tego dużo, natomiast tutaj nie będą to takie duże ilości, więc jeżeli chcecie się zaopatrzyć w mniszek, czujecie taką potrzebę, to trzeba go dość sporo nazbierać, żeby Wam ten syrop końcowo wyszedł. Także to tyle, do sprzedania, dajcie znać, ja to będę zakręcać wszystko i na blogu dokładnie będzie step by step, łącznie z zalecanym przez profesora Ożarowskiego tutaj dawkowaniem. Do sprzedania, hej!